Żebyś zaufał Bogu. Z życia Dawida, który pas owce. I Dawid, jako pasterz tam, strzegł tych owc i on tam później mówi, co on robił w ogóle, jak chciały mu te lwy niedźwiedzie porwać te owce, tak? Jest napisane, że on nie wyrywał z paszczęki lwa, czyli lew już porwał tą owcę, a Dawid biegł za nim, uśmiercał go, wyrywał mu z paszczęki, rozumiesz? Z paszczęki tą owcę, tak? I uśmiercał lwa, uśmiercał niedźwiedzia, tak? I inne tam zwierzęta w ogóle, robił demolkę. I teraz to jest symbolem po prostu Jezusa, a my jesteśmy owcami i tego, jak Jezus nas strzeże, rozumiesz? Bo ten Jezus, którego widział Jan na wyspie Patmos, ten zmartwychwstały Jezus, on nas strzeże w całej swojej mocy, sile, okazałości swoich owiec, że całkowicie jakiś nieprzyjaciel cię przyjdzie, okoliczność, demoniczny przeciwnik, czy cokolwiek innego, to tak Jezus cię strzeże, bo Jezus jest pasterzem naszym i on nas strzeże, a tamta sytuacja z Dawidem tylko jest jakby symbolizuje to, co teraz jest w rzeczywistości, w naszym życiu. Więc poczuj się bezpiecznie, zaufaj Bogu i poczuj się bezpiecznie. Trzymaj się.